26 lipca wspominamy błogosławioną Marię Pierini de Micheli, dziewicę. Giuseppa Maria de Micheli urodziła się 11 września 1890 roku w Mediolanie, w głęboko religijnej rodzinie. Jej starszy brat został księdzem, a dwie siostry wstąpiły do zakonów. W wieku 11 lat doświadczyła pierwszego objawienia. Wielki Piątek w kościele parafialnym usłyszała głos: czy nikt mnie nie pocałuje z miłością, aby wynagrodzić za pocałunek Judasza? Wówczas, niewiele jeszcze rozumiejąc, ucałowała z największym przejęciem krzyż. W czasie obrzędu obuczeń zakonnych jej siostry Marii w 1908 roku Giuseppa poczuła głos powołania i 15 października 1913 roku sama wstąpiła w Mediolanie do zgromadzenia córek od niepokalanego poczęcia. Przyjęła ją tam założycielka tej wspólnoty, matka Eufrazja Jakonis. 16 maja 1914 roku Giuseppa przywdziała habit i przyjęła imię Maria Pierina. Rok później złożyła śluby zakonne. W roku 1919 z kilkoma innymi siostrami udała się do Argentyny, gdzie 3 lata wcześniej zmarła założycielka. Tam też, w domu macierzystym zgromadzenia w Buenos Aires, w roku 1921 Maria Pierina złożyła śluby wieczyste. Podobnie jak wcześniej we Włoszech, spędziła tam wiele godzin na rozważaniu i adorowaniu męki pańskiej, a zwłaszcza oblicza Pana Jezusa, które było głównym źródłem jej refleksji i przemyśleń. 5 listopada 1921 roku wróciła w swoje strony ojczyste. W roku 1928 została przełożoną domu w Mediolanie, a 2 lata później delegatką przełożonej generalnej do spraw zewnętrznych. W głębi duszy przeżywała głębokie doświadczenia mistyczne. W czasie nocnej modlitwy na początku Wielkiego Postu 1936 roku przeżywała duchowe cierpienia Pana Jezusa z ogrodu Getsemani. 31 maja 1938 roku ukazała się jej Matka Boża, trzymająca w dłoniach szkaplerz zrobiony z 2 białych kawałków płótna. Na jednym z nich znajdował się łaciński napis: rozjaśnij, Panie, swoje oblicze nad nami. Na drugiej zaś widziała promieniującą hostię z napisem: pozostań z nami, Panie. Na prośbę Maryi zakonnica powiedziała swojemu spowiednikowi, że szkaplerz ten jest bramą obronną, tarczą i rękojmią bezpieczeństwa, jakie Jezus da światu w tych czasach zmysłowości i wrogości wobec Boga i Kościoła. Niezbędnym Bożym środkiem zaradczym jest oblicze Jezusa, a wszyscy, którzy będą nosili ten szkaplerz, w każdy wtorek nawiedzą Najświętszy Sakrament i będą codziennie przystępować do Eucharystii, zostaną umocnieni w wierze, aby jej bronić i przezwyciężać wszelkie trudności zewnętrzne i wewnętrzne, obiecała Matka Boża. W kilka dni później Maryja poleciła zakonnicy, aby doprowadziła do wybicia medalika. W tym samym mniej więcej czasie włoski fotograf Giovanni Brunner wykonał zdjęcie całunu turyńskiego. Wręczył je następnie miejscowemu arcybiskupowi, który z kolei podarował je siostrze Marii Pierinie. Wkrótce potem Jezus ponowił jej pragnienie oddania szczególnej czci Jego obliczu. We wrześniu 1939 roku Maria Pierina została przełożoną nowego domu zgromadzenia Instytutu Ducha Świętego w Rzymie na Aventynie. Uzyskała od Giovanniego Brunera zgodę na wykorzystanie zdjęcia twarzy człowieka z całunu do medalika. Zgody i błogosławieństwa udzielił jej także kardynał Schuster. Tak więc zamiast szkaplerza, o który prosiła Matka Boża, ostatecznie pojawił się medalik. 7 czerwca 1945 roku siostra Maria Pierina opuściła Rzym i wróciła do Mediolanu. Zmarła w opinii świętości w miejscowości Cantonara di Arto koło Novere 26 lipca 1945 roku. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w roku 1962. 8 lat później doczesne szczątki zakonnicy przeniesiono uroczyście do krypty Instytutu w Rzymie. Pozostały po niej liczne modlitwy i dziennik z lat 1940-1945. Beatyfikowana została na polecenie papieża Benedykta XVI 30 maja 2010 roku w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie przez kardynała Angelo Amato.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię Pierinę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.